Cześć, ja już jestem w parku. Muszę się do 12 wyrobić, bo obiad ktoś musi w domu zrobić. Także do tej godziny muszę wrócić. A tymczasem sobie pospaceruję po okolicy. No, ta ja jak zwykle zadyszana, bo wchodzę pod pierwszą góreczkę dzisiaj. Także za chwilę będą pierwsze koty za płoty. I mam też dla Was dobrą wiadomość. Wczoraj pogrzebałam trochę w ustawieniach telefonu i okazuje się, że jednak mogę poodwracać filmiki i już nie będą dla Was nagrane w wersji lustrzanej, tylko normalnie, tak jak to wszystko tutaj wygląda. Nareszcie, bo już się z tym stresowałam, że nie będę mogła tego zrobić, ale jednak dzisiejsza technologia to jest coś, co się jednak wszystko da ustawić. Słońca nie ma, ale jest mega duszno i ciepło przy okazji. Wejdę w taki zagajnik teraz. Chcę Wam coś pokazać. Oczywiście wieje i nie wiem, czy będzie mnie słychać. No niestety, Szkoc ciągle wieje. Ale myślę, że jest to warte pokazania, także zaraz się połączę z powrotem. Zobaczcie, jaki pan stoi koło mnie. Niesamowite. Ciekawe, jakie tu trzeba mieć zdolności, żeby potrafić coś takiego pięknego wyrzeźbić. Ja miałam taki epizod w swoim życiu. Chodziłam na zajęcia, one się nazywały chyba zajęcia z modelarstwa i tam też różne rzeczy z drewna robiliśmy, ale raczej takie proste, no wiadomo, byłam dzieckiem, także coś tam wypalaliśmy na desce do krojenia, jakieś tam napisy, obrazki, o, albo mieliśmy z deski wykroić Mikołaja i tam wypalić takie, no jego obramowanie, jego strój, guziczki, wszystko. Także, no ciekawe były te zajęcia. Nie wiem, dlaczego przestałam na nie chodzić, ale najwidoczniej mi się znudziły, jak wszystko inne po kolei. Chodziłam też na zajęcia taneczne, a mianowicie na rap. Za bardzo kroków już nie pamiętam. Ale tam ze dwa jakieś kroki, to może i bym jeszcze powtórzyła. Nawet ostatnio, jak byliśmy na biwaku, to pokazywałam swojej rodzince. Się ze mnie oczywiście uśmiali. Na rap chodziłam, na te zajęcia z modelarstwa. A, i w podstawówce chodziłam do klasy sportowej, grałam w koszykówkę. Ja nie wiem, kto mnie w ogóle tam do tej klasy sportowej wpuścił. Byłam całkiem kiepska w tą koszykówkę. Ale jakoś przetrwałam te kilka lat w tej klasie. Nikt mnie z drużyny nie wyrzucił. Ale myślę, że byłam najsłabsza. No nie oszukujmy się. No, to chyba na tyle z mojej kariery sportowej. Ale wiecie co? Lepiej, że mnie wpuścili do klasy sportowej, niż by mnie mieli wpuścić do szkoły muzycznej. Bo to dopiero by były cyrki. Ja takie antytalencie muzyczne, że po prostu chyba gorszego nie ma. Oczywiście mam swoje talenty, które odkrywam całe życie. Może jeszcze jakieś tam mam przed sobą, ale na pewno nie jest to sport i nie jest to muzyka, a w szczególności śpiewanie. Młodzież z gimnazjum ma chyba przerwę. Tam spotkałam grupkę na początku. I tak sobie myślę, ciekawe, czy spotkam gdzieś moją córkę. Jeszcze nigdy jej tak nie spotkałam w parku na przerwie. Ciekawe, czy tutaj gdzieś łazi, czy nie. Jestem teraz przy fontannie. A za mną jest taki tam z tyłu uroczy domek, ale w nim nikt nie mieszka. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tam coś się działo przy nim. Od zawsze chyba te okna są tak zasłonięte. Jakiś zabytek może, nie wiem.
Kiedyś to w tej wodzie to pływały rybki. Ale teraz ich nie widzę. Pokażę wam jedno z drzew, które mnie zawsze mega fascynuje. Nigdy nie pamiętam, jak ono się nazywa, ale wygląda mniej więcej tak. Z bliska to wygląda o tak. Nie będę go dotykać, bo ostatnio na wycieczce dotknęłam jakiejś tu śliny i kolce mi się powbijały. Ojej, co ja widzę, zaraz muszę odwrócić kamerę, tylko nie wiem, czy nie zostanę zaatakowana. Zobaczcie, z góry wam pokażę, ale niesamowity widok. Zobaczcie. Nie wiem, myślicie, że mogę podejść bliżej? Chyba nie. Jakie maleństwa. No cudo. Muszę tędy przejść. Zobaczcie. Wiem, że mnie nie słychać, ale jakie cuda. Idę dalej, nie będę im przeszkadzać. Ale nawet chyba na mnie nie zwróciły uwagi, także uff. Ostatnio, to było ze 2 lata temu, jak byliśmy na grillu nad jeziorem, siedziałam sobie na ławce i nie widziałam, że za mną są łabędzie. I jeden z nich tak podszedł od tyłu i mnie normalnie udziałał, ale się wystraszyłam. Pisk, wszyscy ludzie na mnie. No ale jakoś pani wzięła ręcznik i tak go odprowadziła od ludzi, no bo widać, że ten jeden był taki chyba niezadowolony. Chyba mnie nie polubił, skoro mnie udziobał. Tutaj jest taka kładka, mostek, nie wiem, jak to nazwać, ale niestety jest zamknięty, a to jest tak piękne miejsce. Dalej. W parku mamy taki stawek. Wiem, że czasami są. Nie, teraz jeszcze nie. Może jeszcze nie otworzyli, ale rowerki wodne do wynajęcia. Można popływać. Jeszcze w sumie nigdy tutaj nie pływałam na tych rowerkach wodnych. Może kiedyś. Na pewno fajna atrakcja dla dzieciaków. A dla mnie wielkie przeżycie, bo jak ja mam wypłynąć na wodę, nawet taką małą, to ubaw po pachy. Za sobą mam przepiękne rododendrony, o ile się nie mylę. O ja, moja mama to by była szczęśliwa. Ona kocha kwiaty wszelkie. Nie, no przepiękne są. No mam fajne tło, muszę przyznać. A po drugiej stronie woda. O, tam mam różowe rododendrony. Oczywiście, jak się mylę, to mnie poprawcie, bo ze mnie ogrodniczka to słaba. Ale dzisiaj trochę narzekam na siebie, słyszę. Ale za to, skoro już powiedziałam o takich swoich słabszych stronach, to zaraz wam opowiem o tych mocniejszych, dlaczego nie. Przestraszyłam chyba te ptaszki biedne. Aczkolwiek, czy wypada się chwalić swoimi mocnymi stronami? Chyba nie za bardzo. Może wam tak po prostu poopowiadam. Przez kilka lat
prowadziłam blog kulinarny, który mi dał wiele radości podczas takich obowiązków codziennych, bo dziewczynki były małe i wiadomo, kupę pracy było przy nich. Także musiałam mieć coś takiego dla siebie i stwierdziłam, że założę sobie bloga kulinarnego i się w niego nieźle wciągnęłam. Przyznam szczerze, że dużo fajnych potraw przez ten czas ugotowałam, ale później jakoś tak wyszło, że zabrakło mi czasu na niego. Zamknęłam, zaczęłam dużo czytać. Zajęłam się pisaniem recenzji książek i do dzisiaj to robię. Wiem, ja kiedyś to w ogóle jakoś tak stroniłam od książek, jak byłam młodsza. A jak zaczęłam czytać, to przepadłam. Także jak lubicie czytać, to koniecznie polećcie mi jakąś ciekawą lekturę. Ja z chęcią ją przeczytam. A karetka chyba jedzie gdzieś. Jestem teraz w ogrodzie różanym, ale jeszcze róże się nie rozkwitły. W sumie nie za bardzo pamiętam, w jakim miesiącu tu jest najpiękniej. Muszę podejść bliżej i zobaczyć, czy mają pąki. Tak. Już coś widać, także myślę, że jeszcze troszkę i będzie można przyjść tutaj podziwiać. Ale jeszcze nie teraz. Chociaż jest tak zielono, ja lubię jak jest nawet tylko zielono, także... Słoneczko piękne wyszło. Pokażę wam z daleka te kwiaty tam. Nie wiem, w którą stronę teraz iść, bo jeszcze mogę pokrążyć tutaj po parku. Może wrócę jakąś tam drogą do tej fontanny jeszcze raz. Pójdę pod górkę. Nie, zobaczę, gdzie mnie nogi poprowadzą. Wracając do książek, to książki, jakie mogę wam polecić, to są na pewno książki Christine Hanach. Przeczytałam jej 3 powieści i każda była przepiękna. Wiem, że mam jeszcze kilka do nadrobienia i bardzo się cieszę z tego, bo na pewno jak pojadę do Polski, polecę do Polski, to sobie je kupię i zapewne dużo emocji przede mną. Aczkolwiek tak, 3 jej powieści były mega super. Chociaż no, na każdej się wypłakałam, bo tematyka jest no ciężka. Która mi się najbardziej podobała? Nie mogę sobie oczywiście tytułu teraz przypomnieć, ale tak, jedna to był Zimowy ogród. Druga to był Słowik. A trzecia, chwila, zaraz muszę pomyśleć. Przypomniał mi się tytuł. Nie ma to jak zapomnieć tytułu swojej ukochanej książki, ale to u mnie normalka. No. A zatem moja ulubiona powieść jest to Wielka Samotność, którą mega polecam. Jest to tak przepiękna powieść, że ja ją przeżywałam jeszcze długo po tym, jak ją skończyłam. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Także z czystego serca polecam. Usiadłam sobie w miejscu takim, gdzie ani nie wieje. Jest w miarę cicho, także posiedzę chwilę i pójdę dalej. Jeszcze z książek. Ja na przykład bardzo lubię książki polskiej autorki Hanny Greń. Ona pisze takie thriller, kryminał. Mi się bardzo jej styl pisania podoba. Przeczytałam jej 2 serie. Wiem, że jeszcze jedna jest przede mną, także kolejne książki są na mojej liście. Obawiam się, że ta moja lista to
przekroczy budżet, jaki chcę wydać na książki, będąc w księgarni, aczkolwiek jeszcze nie mam żadnego budżetu na książki przeznaczonego, ale muszę sobie taki zrobić, żeby za bardzo w tej księgarni nie popłynąć. A wiadomo, jak to jest. Ta książka się podoba, tą się weźmie, tamtą się weźmie, tamtą się weźmie. I tak przy kasie można się później zdziwić, że za książki tyle wyszło. Chciałabym w tym roku wejść na Benevis i taki mam plan. I myślę, że jest on do zrealizowania. Aczkolwiek trochę się boję swojej kondycji fizycznej. Wiem, że ja ciągle o niej mówię. I wypadałoby nie mówić, tylko zacząć coś z tym robić. Tylko wiecie, jak to jest. Aby uprawiać sport, to trzeba motywacji. A brak kondycji to mnie tak demotywuje, żeby to zacząć robić, że nie wiem, jak się przełamać, szczerze mówiąc. Może stąd też te częste spacery, bo jakoś one to mi sprawiają przyjemność. Aczkolwiek, no, słyszycie, jak ja często łapię zadyszkę. Wojtek wczoraj stwierdził, że może to coś z astmą. Aczkolwiek ja nie mam wykrytej astmy, ale już prawie 2 lata męczy mnie kaszel. Byłam nawet u lekarza. Robili mi tam jakieś badania, ale to w innym kierunku. Dostałam inhalatory i miałam wrócić po miesiącu czy po 2, ale ze względu na tą panującą sytuację na całym świecie, no nie wróciłam. Inhalatory przestałam używać zaraz po tym, jak je dostałam. No nic, usiadłam sobie na ławeczce, chwilę posiedzę, wygrzeję się w tym słoneczku, no jest cudownie. Będę uciekać robić do domu obiad, a na obiad dzisiaj będą bitki w sosie, ziemniaki i surówka z marchewki i spora. Także będzie smacznie, domowo, tak jak moja rodzina lubi. Jeszcze jutro mam wolne, także jeszcze jutro pójdę sobie pospacerować. Nie wiem, gdzie jutro się wybiorę, może też tutaj do parku sobie przyjdę. A w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek idę do pracy, idę do swojej kuchni. Zawsze weekendy są bardzo, bardzo takie ruchliwe. Dużo ludzi jednak w weekendy sobie robi wolne od gotowania w domu i je gdzieś na mieście, czyli między innymi tam, gdzie ja pracuję. A w poniedziałek to będzie raczej spokojnie, także jakoś przeżyję. A na koniec lipca, początek sierpnia, w tym czasie będę miała urlop, 2 tygodnie, także jak nic się nie zmieni z wylotami do Polski, to będziemy planować sobie wycieczki po Szkocji. A jak jakiś cud nastąpi, to oczywiście polecimy sobie do rodziny, do Polski, za którą bardzo tęsknimy. Nie widzieliśmy ich już, no 2 lata będzie w te wakacje. Straszne. Także no liczymy na to, że jednak spędzimy wakacje w Polsce. Nie chcę się też nastawiać tak za bardzo, bo wiem, że później będę to przeżywać mocno. Także nie wiem, sama nie wiem, co mam myśleć, jak mam myśleć, jak to wszystko ukierunkowywać. Znając życie, nawet jak się stanie jakiś cud i będziemy mogli lecieć do Polski normalnie, bez żadnych przeszkód, to podejrzewam, że ceny biletów nas zmiażdżą. Tak właśnie może być. Ups, weszłam w coś. Zbliżam się ku wyjściu z parku. Zatem będę się już żegnać z wami. I mówię do usłyszenia. Pa!